Mały człowiek. Dzień dobry, przed mikrofonem Małgorzata Sadowska. Audycja Wielki Mały Człowiek to czas, który w Radiu Olsztyn poświęcamy najmłodszym mieszkańcom i mieszkankom regionu. Mówiąc o ich pasjach, działalności, osiągnięciach, zajawkach, staramy się pokazać ich świat. A dziś będzie też o szansie i wyzwaniu. Poznamy zespół Czarna Ćma. Działa w Orzyszu przy tamtejszej Polanie Kultury, czyli Centrum Biblioteczno-Kulturalnym. To tam bohaterki audycji uczyły się grać na instrumentach. Będzie im towarzyszył nauczyciel i opiekun zespołu, gitarzysta i lutnik Krzysztof Roszko. Wspomniałam o szansie, bo dziewczyny taką właśnie dostały za sprawą projektu realizowanego przez Polanę Kultury z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności z programu Równać Szanse. To ja jestem Julka Lemonowicz. Gram w zespole na gitarze. Ja się nazywam Kasia Romot. Śpiewam w zespole. A ja się nazywam Karolina Zychowicz i gram na basa od roku. Ja się nazywam Weronika Wołoszyn i gram na perkusji od 2 lat. A razem jesteście? Czarna Ćma. Czarna Ćma, tak. Spotkałyśmy się w ramach projektu Równać Szanse. To tak zainicjowało, że no więcej działania. Już przed projektem chodziłyśmy do Domu Kultury. Ja na przykład chodziłam na zajęcia z perkusji z Weroniką. Tak, ja na gitarę, a później tak to wyszło, że no się znałyśmy po prostu i przyszedł ten projekt i jakby zaczęłyśmy z tego robić coś więcej. Po których zajęciach chyba byłam z Weroniką i no może zaczniemy tak robić coś, w sensie zagramy razem, spróbujemy. Pomyślałyśmy, że Karolina może do nas dołączyć, że no tam się poduczy tego basu, bo to nie jest takie trudne. No i pan Krzysztof nam znalazł Kasię. Ja przyjechałam tutaj na konkurs piosenki patriotycznej i pan Krzysztof mnie wtedy wyhaczył. No i powiedział, że dziewczyny grają i że fajnie by było połączyć siłę, bo brakuje im wokalistki. Dziewczyny grają już praktycznie rok prób, takich prób przed pandemią, może nie cały rok, przed pandemią już przerabiały. Uczęszczały na zajęcia przez półtora roku indywidualnie na instrument. Karolina razem z Weroniką przychodziły na perkusję, a Julka przychodziła chyba nawet już od 2 lat do Domu Kultury na gitarę. Zaczynały od zera, jeżeli chodzi o instrument. No i teraz są na tym akurat etapie, wytrzymały ten taki trudny pierwszy okres i są teraz na etapie właśnie już tworzenia. Takie narzędzia zdobyły w Domu Kultury, takie umiejętności, które pozwalają im na takie pierwsze kroki w swoim własnym zespole. Nauczyły się grać równo, nauczyły się w ogóle obcować z instrumentem, tworzyć pewne rzeczy i już jako zespół zaczyna to funkcjonować, więc ten pomysł nie jest taki stricte pandemiczny. On się wpisał w taką konwencję pandemiczną, bo był w tym czasie, ale pomysł był troszeczkę wcześniej. Natomiast realizacja wypadła niestety, ale właśnie w tym okresie pandemicznym, co nam troszeczkę to utrudniło i zwolniło trochę tempo pracy ze względu na to, że Dom Kultury został po prostu no, zamknięty ustawą. No, korzystaliśmy jak najbardziej, jak tylko były jakieś zluzowania, no to wszystko zgodnie z reżimem sanitarnym, czyli na przykład zgromadzenia do 5 osób, no to one jakby mogły wtedy uczestniczyć w tych zajęciach, tak żeby ta praca szła. Trudno było, no bo hamulec był ogromny, no ale dziewczyny dały radę. Też jest dla nich, myślę, taka lekcja, że nawet w warunkach trudnych też można popracować, też można coś zrobić. Na plus, na pewno dla nich na plus. Mówił opiekun zespołu Krzysztof Roszko. Za chwilę wrócimy także do rozmowy z Julią, Kasią, Karoliną i Weroniką. Zespół, który działa przy Polanie Kultury, Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Orzyszu. To tam właśnie dziewczyny Julia, Kasia, Karolina i Weronika stawiały pierwsze muzyczne kroki. Ciekawostką jest to, że nie wystąpiły jeszcze przed publicznością. Oczywiście spowodowała to pandemia i wprowadzane obostrzenia. Spotykały się jednak na próbach, kiedy było to możliwe. Czy ich osobiste muzyczne fascynacje wpływają na repertuar i brzmienie zespołu? W tym jest różnie, ale to, czego słuchamy, chyba nie wpływa mocno na to, co tworzymy. Skąd się działa ta nazwa? Z Weroniki? Tak, Weronika. Weronika ogólnie jest autorką naszych tekstów. Bo z jej charakteru chyba tak wyszło.
Czarna ćma ogólnie symbolizuje nawiedzenie jakiejś zmarłej osoby, więc pomyślałam, że akurat piszę teksty, które też są takie bardziej smutne, więc pomyślałam, że to by się fajnie łączyło ze sobą. Mi się wydaje, że te wszystkie teksty łączy taka jedna bohaterka i to są jakby przeżycia tej osoby. Można by było to tak odebrać. Po naszej rozmowie dziewczyny nagrały jeden z utworów i tak brzmi Czarna ćma. Droga do domu stanowi wieczność, nie chcę, by się skończyła. Choć jest ciemno, nie czuję zmartwienia, mam wiele rzeczy do przemyślenia. Nie widzę nic, nie myślę jasno, oczy otwieram i wciąż to samo. Byłoby łatwiej, gdybym była sama. Zamykam oczy. One są jakby pierwszą taką młodzieżową grupą, która ma szansę, ma pieniądze, jest sfinansowana i ma szansę wydać płytę. I myślę, że to dla nich jest też taka nagroda, że one będą mogły być przez wiele lat stawiane jako przy dalszych pracach z młodzieżą, bo wiadomo, że dziewczyny wyjadą na studia i ten, no mam nadzieję, że zespół się utrzyma, ale jeżeli nie, no to będą w historii akurat pracy Domu Kultury stawiane jako właśnie wzór, że jednak można to zrobić, że dziewczyny to zrobiły, zaczynały całkowicie od zera, łącznie też z umiejętnościami instrumentu, bo one się uczyły grać w Domu Kultury od zera. Aranżować, umiejętność grania w zespole, to jest wszystko od zera. Jednocześnie ujawniły się w nich pewne talenty, które wykorzystaliśmy, takie jak właśnie wspomniałem, pisanie tekstów, pisanie muzyki. Ale to jest, myślę, dla nich też bardzo cenne. Może i nawet jeżeli teraz tego nie są w stanie dostrzec, to za lat kilka będą to brały jako taką wartość dodaną. Natomiast teraz, no to każda próba jest plusem. Każda próba poszerza umiejętności, nawet nie gry indywidualnej, bo co innego grać indywidualnie, a co innego grać w zespole. To jest ta właśnie taka sztuka, że dobre zespoły grają tyle, ile trzeba i grają tyle, żeby był słyszalny też inny instrument. Też instrumentalnie to są tylko trzy instrumenty. Gitara, bas, perkusja, wokal i dwa wokale pomocnicze, więc jakby tak instrumentalnie jest to ubogo. A jak jest ubogo instrumentalnie, to już trzeba pomysłem rozwiązywać pewne kwestie, żeby ta muzyka była też ciekawa, prawda? Front wokalu też przy ubogim instrumentalnym wsparciu, front wokalu też ma więcej miejsca, żeby pokazać interpretację, może więcej. Postawiliśmy taką na zespół taki wokalno-instrumentalny, bo są trzy wokale i trzy instrumenty. Fajnie to się sprawdza, bo rozbijamy też na głosy. Właśnie Asia, dyrektorka Domu Kultury, świetnie aranżuje śpiew na głosy i bardzo nam tutaj pomaga, dorabia głosy. Taki zespół rockowo-wokalno-instrumentalny się nam tutaj stworzył. Tak odeszła tej nocy w nieznanym kierunku. Zostawiła w oddali ludzi i ratunek. Szła tej nocy, nie wiedziała gdzie. Nikt jej nie znajduje, bo zniknęła we mgle. Na, na, na. Wielki mały człowiek. Gościmy dziś muzyczny zespół Czarna ćma z Orzysza. Próbka ich twórczości pojawiła się przed chwilą na antenie Radia Olsztyn. A jakie są? Jakie cechy osobowości je wyróżniają? Co wnoszą do zespołu? Mówią Julka Lemonowicz, Kasia Romot, Karolina Zychowicz i Weronika Wołoszyn. Jako już jesteśmy w stanie być zgodna w większości kwestii. Bardzo dobrze się dogadujemy i no nie ma z tym większych problemów. A dzięki czemu się dobrze dogadujecie? Wydaje mi się, że dlatego, że już się znałyśmy wcześniej przed tym projektem. Jak jedna osoba się owija, no to ktoś, która mu to wygarnie. Taką perfekcjonistką u nas w zespole to jest Weronika. No ona zawsze pilnuje, tak, żebyśmy wszystko robiły na czas. Jeżeli coś nie jest do końca jeszcze zrobione, no to wtedy właśnie Weronika nam zwraca uwagę, że trzeba do tego podejść jeszcze raz. Karolina
zawsze jak jest próba i trzeba coś wymyślić nowego, to zawsze Karolina tak jakby wymyśla pierwsza. Tak, zaczyna coś, a później... Zaczyna coś tworzyć i później wtedy razem. Dokładamy do tego gitarę, perkusję, wokal i tworzy. Mi się bardzo podoba, jak Kasia układa te wszystkie linie melodyczne, w sensie do śpiewania, bo czasami jest tak, że jak mamy tekst, kompletnie nie wiemy, jak go pasować w melodię, no a Kasia jest od tego i zawsze pomaga w tym. Weronika nas trzyma w garści. Tak jak wcześniej dziewczyny powiedziały, żeby wszystko było tak ogarnięte do samego końca. Na pewno możemy na siebie liczyć i dzięki temu zespołowi poprzyjaźniłyśmy się bardziej. To dało dużą taką szansę na dość częstsze spotykanie się no i poznanie też nowych osób dzięki temu. Fajne jest to, że mogę sobie z nimi pograć, że mają takie pasje jak ja, zainteresowania, że muzyka. To nas łączy. Muzyka. Wielki mały człowiek. Polskie Radio Olsztyn. Wielki mały człowiek. Młodzieżowy zespół rockowy Czarna Ćma z Orzysza już niedługo zacznie nagrywać własną płytę. Jest to szansa, która przyszła wraz z projektem realizowanym przez Polanę Kultury z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Organizacja ta wspiera na przykład domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne, dotacjami na projekty, które pobudzają aspiracje dzieci i młodzieży, sprzyjają rozwijaniu ich umiejętności, zachęcają do działania na rzecz własnego środowiska. Inicjatywy te z całą pewnością służą wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Chodzi o umiejętności społeczne, pracę w zespole, planowanie i realizację celów. Tego można się nauczyć grając razem w zespole i rozwijając swoje pasje. To się zaczęło w gimnazjum, wtedy zaczęłam się interesować takimi zespołami rockowymi, tak. Te koncerty i wszystko mi się spodobało. Ja zawsze mnie ciągnęło do muzyki, ale szybko straciłam zapał do tego, tak jakby. No i się zdecydowałam na gitarę, bo wiedziałam, że stoi u nas w domu gitara w piwnicy. I to pomyślałam, czemu nie? I tak się zaczęło. Muzyka pomaga mi wyrażać siebie, tak uwolnić emocje. Śpiewam już dość długo, w sumie od dziecka. No jest szansa na wyrażenie siebie po prostu. Ja uczęszczałam na zajęcia z pianina w podstawówce przez 2 lata, ale później nic przez dłuższy czas nie robiłam w tym kierunku. I kiedy poznałam Miłkę, ona grała na gitarze i wtedy mnie to zainteresowało mniej więcej. Zaczęłam się uczyć grać na gitarze, ale na basie zaczęłam grać dopiero kiedy był pomysł, żeby zrobić zespół. Umiałam już trochę grać na zwyczajnej gitarze, więc to nie było takim problemem, żeby się przesiąść na gitarę basową, ale ogólnie jestem zadowolona z swojego instrumentu. Ja zawsze chciałam grać na jakimś instrumencie i zawsze mi wpadała w oko perkusja. Też zawsze sobie wystukiwałam jakieś rytmy i pomyślałam, że to będzie dobry wybór. No w początku było trochę ciężko, tak żeby tak jakby nie grać ręką tego samego, co gra się nogą, bo to tak trzeba sobie podzielić, ale fajnie jest. Tworzymy taką rockowo-balladową muzykę. Jest wolniej, czasami jest trochę mocniej. No jest dosyć różnorodnie, tak, ale jednak to jest spójne ze sobą. Uczą się właśnie współpracy i pewnych kompromisów w tworzeniu tych tekstów, tak jak też i muzycznie. To też jest bardzo fajne, że nie ma tak, że jest moje i tak ma zostać. Ta pewnie taka sztuka kompromisu, taki dodatkowy też, dodatkowa też nabyta umiejętność w tym zespole też funkcjonuje. Do studia nagrań dziewczyny wejdą niedługo, a tam czeka je ciężka praca. Dziewczyny nagrywały się jedynie tylko na tak zwaną setkę, czyli po prostu grają naraz i nagrywamy to wszystko. Natomiast indywidualna praca z metronomem, kiedy już nie ma zaplecza zespołowego i trzeba się odnaleźć na indywidualnie, na ścieżce, na swoim własnym instrumencie, gdzie towarzyszy tylko metronom, no zobaczymy. No obawy są, ale mam nadzieję, że to wszystko pójdzie. A jak nie, to zrobimy szkolenia dodatkowe z pracy z metronomem, no i dostaną zadanie do domu i będą musiały to opanować. Nie ma tak, że ja nie umiem i nic nie robię. Wiem, że są w stanie się rozwijać, bo zrobiły ogromne postępy na instrumencie, w pracy z zespołem i w tworzeniu, więc dlaczego miałyby nie opanować metronomu? No z takiego założenia wychodzę. Zrobiły tak dużo, że na pewno zrobią też
pokonają też następne przeszkody. Będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy nagrywali codziennie, bo praca nad płytą, dziewczyny stworzyły 10 utworów, gdzie 8 jest już skończonych, dopracowanych i 2 jeszcze są do lekkiego szlifu. No to 10 utworów to tak naprawdę zespół nagrywa czasem i 2 lata. Potraktujemy to jako płytę demo. Zarejestrujemy to w najlepszej jakości, w jakiej tylko rejestrujemy akurat w studiu nagrań w Domu Kultury tutaj u nas w Orzeszu. No i wrzucimy to na mastering taki wspólny, żeby to miało ręce i nogi takie, żeby to było miłe, żeby ten przekaz, nad którym dziewczyny pracowały, żeby nie był zakłócony w odbiorze, o w taki sposób. Mówił Krzysztof Roszko, opiekun zespołu, nauczyciel, gitarzysta i lutnik. Czarna Ćma mają szansę na to, by muzyką i słowem opowiedzieć jakąś historię swoją. Ich debiut będzie miał fizyczną postać płyty. To, co mają do powiedzenia i zagrania, zostanie utrwalone i choć na razie bez doświadczeń scenicznych i konfrontacji z żywym słuchaczem, to do wyzwania i szansy, jaką mają, podchodzą odpowiedzialnie i z dużą motywacją. Nagrania będziemy zaczynały niedługo, najprawdopodobniej na pewno w tym miesiącu. Właśnie w ramach tego projektu. No to na początku było ciężko, bo tutaj były wszystkie zajęcia zawieszone i nie można było przychodzić. A udało nam się wypożyczyć perkusję z Domu Kultury, żeby Weronika mogła ćwiczyć w domu. My mamy instrumenty. Mamy nasze instrumenty. Gdyby nie to dofinansowanie, to nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego albumu na przykład. I taka motywacja jest dodatkowa, że nie każdy ma szansę wydać album, nawet jeżeli jest zdolny, to po prostu nie ma takiej możliwości czasami. Jest trochę odpowiedzialności, bo trzeba piąć. Tak, piąć sobie to, zaplanować wszystko. No tak z tyłu głowy jest, że to już zrobić cokolwiek. Teraz już zmierzamy do tego momentu, kiedy w końcu zaczniemy to nagrywać i teraz się zastanawiamy, jak wygląda ten proces, więc tego jeszcze nie wiemy. Przywinęło się przez nasze zajęcia bardzo dużo osób, które też zawiązywały pewne zespoły. To nie jest, Czarna Ćma nie jest naszym pierwszym zespołem w Domu Kultury, natomiast właśnie ta próba czasu, ten pierwszy etap, często i gęsto rozpadały się. Albo konflikty takie indywidualne, albo konflikty muzyczne, albo po prostu zespół się rozwija, a część ludzi w ogóle nie. I wtedy powstają też takie naprężenia, spięcia wewnątrz grupy. Takie czynniki ludzkie, poza umiejętnością grania i poza repertuarem wchodzą też czynniki ludzkie, które potrafią taki zespół rozmontować w przeciągu, jednej próby, tak naprawdę. I bardzo trudno jest potem odbierać ich z powrotem. W przypadku dziewczyn i tej Czarnej Ćmy bardzo dużo czynników poza muzycznych musiało się zgodzić, żeby dziewczyny przetrwały i zaczęły pisać. Okazało się, że są jakby takim zespołem kompletnym, czyli są w stanie stworzyć muzykę swoją własną. Na pewno jest ciekawa. Na pewno poziom jest już taki atrakcyjny, że można by było to ludziom pokazać. No i jednocześnie, co było taką piętą achillesową poprzednich zespołów, one też piszą teksty. I teksty są na tyle dobre i ciekawe, że nadają się po prostu pod piosenki. Akurat u dziewczyn poszło to bardzo fajnie. Wszystko się zgadza i na razie jest to bardzo, bardzo obiecujący projekt. Dlatego też między innymi ta płyta. Dlatego też między innymi udało się napisać ten projekt w równe szanse z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. I ten projekt na tyle był logicznie opisany, że po prostu fundacja te pieniądze przyznała. I one mogły zacząć już tak bardzo poważnie pracować. To, co Julka tutaj wspomniała, że ta motywacja się pojawiła, że jednak te terminy się pojawiły, że jednak tą pracę trzeba zrobić. No i też obserwuję u dziewczyn, że dziewczyny mają świadomość, że pewna praca musi być wykonana. Zresztą mieliśmy też rozmowę taką odnośnie funkcji, odnośnie tego, żeby nie zawieść w projekcie, odnośnie konsekwencji, jeżeli by się nie wyrobiły. Także mają świadomość, pracują i na razie naprawdę idzie bardzo dobrze. Mówił Krzysztof Roszko. Trzymajmy zatem kciuki za powodzenie tych działań, bo to z pewnością będzie dla naszych bohaterek nowe doświadczenie, ale jakże twórcze i rozwijające. Czekamy na owoce ich pracy z niecierpliwością, życząc energii, chęci i świetnej zabawy podczas nagrywania płyty. Za pomoc w realizacji audycji dziękuję Joannie Kamienickiej, dyrektorce Polany Kultury w Orzeszu. To była audycja Wielki Mały Człowiek. Do usłyszenia. Wielki Mały Człowiek.